Ale jest pięknie. Dzień dobry. Przyszedł też czas, żeby zainstalować w przedsionku kozę. No ta koza jest o tyle istotna, że ona, przepalenie w niej może nie ma specjalnie wpływu na ciepło w przyczepie, natomiast ma dość spory wpływ na to, żeby wygonić wilgoć z przedsionka. No i bardzo się taka koza przydaje w momencie, gdyby padał śnieg, bo jednak ona wtedy dużą część tego śniegu stopi z dachu i sobie to spływa. Pomyślałem, że troszeczkę poprawię tą kozę. Ona tu w środku ma cegły szamotowe, ale tak pomyślałem, że gdybym pozbył się tego elementu, a następnie przykręcił dwa, przyspawał dwa takie pręty, w które mógłbym wsuwać cegły, tu wejdą cztery cegły, to może taka koza miałaby większy sens, dłużej by trzymała ciepło, jakby się te cegły nagrzały od palenia. Dużo pracy to nie jest, cegły mam, więc spróbuję. To by było o tyle fajne, że my no już wieczorem wygaszamy tą kozę, nie chcemy, żeby w niej się paliło jak śpimy, a takie nagrzane cegły jeszcze może przez kilka godzin oddawałyby ciepło w przedsionku. To co? Działam! No to pomysł jest taki, żeby po prostu przyspawać takie dwa pręty z jednej i z drugiej strony, w które będę mógł wsuwać cegły i one będą już sobie, mam nadzieję, się nagrzewały. Natomiast nie nagrywam spawania, bo jak ktoś zwrócił mi uwagę, są osoby wrażliwe na takie błyski. No, to tak to przyspawałem. Profesjonalne spawy. Cegły będzie można wsunąć o tak. Nie, no wchodzą, spokojnie. I tak wchodzą cztery cegły i to samo z drugiej strony zaraz zrobię. No to działam. No, to dospawałem. Ciekaw jestem, czy to rzeczywiście coś doda do wydajności takiego pieca, takiej kozy. Dobra, to teraz idę to zamontuję w przyczepie. No, i tak to wyszło. Ciekawe, czy kiedyś nam się to zapali. Tfu, tfu. No, mi się podoba. Bardzo jestem ciekawy, czy po godzinie palenia te cegły się nagrzeją. Zobaczymy. Nie było mnie dłuższy czas na siedlisku. Teraz już jestem. Jest początek listopada. Niestety już kończą się te piękne, złote jesienne kolory.
Większość drzew już nie ma liści, a w warzywniku były przymrozki i już nasturcja tak się prezentuje. Można będzie ją uprzątnąć. Poplon siałam pierwszy raz. Bardzo mi się podoba, jak to wygląda. Podobno to jest najlepsze dla gleby, dla mikroorganizmów, które w niej żyją. A tu niespodzianka. Te maliny, które myślałam, że się nie przyjęły, że uschły, przyjęły się, ale to jest najśmieszniejsze, że one owocowały. To są wczesne, wiosenne maliny, które się bardzo spóźniły. I tu widzę, że pod wpływem pewnie mrozu owoce z nich spadły na trawę. Co tam, malutki? Idziemy zajrzeć do stawu, w stawiku. Tu jest wody całkiem sporo. Zobaczymy, czy tu jest woda. Troszkę jest, ale tak bardzo skromnie. Jak na jesień, to naprawdę bardzo słabo. Brzoza jeszcze ma liście. Jeszcze wygląda pięknie. Oj, moja pianka się rozwinęła. No niestety, ławeczka mokra, pianka mokra. Nie posiedzę sobie pod brzozą. O, jeszcze na dębie się złocą liście. W drugim strumieniu jest też tylko tyle wody, ile tutaj stoi w tym zagłębieniu. I piękne trzciny. Te jarzyny przebarwiają się też na cudowny kolor. Teraz jak nie mają liści drzew, dobrze widać zabudowania na tej skarpie. Wyobraźcie sobie, że właśnie z tej strony, w stronę łąki pól, na północny zachód, będzie taras wzdłuż dłuższej ściany budynku. Pięknie, po prostu nie mogę się napatrzeć. A to jesion, taki limonkowy. A to buk złocisty. Tu są posadzone kaczeńce i całkiem się dobrze mają. Jąsówka błotna tutaj też daje radę. Tam pałka, tu sit też wygląda, jakby się przyjął. A te co tak tu rosną w wojsku, w linijkę? Jeden rządek, drugi rządek, trzeci rządek. Może jak się rozrosną, nie będzie widać, że ktoś się sadził jak drzewa w lesie. No zdecydowanie trzeba się tutaj wybrać na morsowanie. Trochę wygarnąć tych liści z zestawu. Muszę pozgrabiać tutaj te schodki i ścieżkę, i tą ścieżkę, i te schodki z liści. Zależy mi na tym, żeby rósł mech. A mech lubi miejsca, gdzie nie ma liści. A jak tam rośliny te, co sadziłam pod koniec lata? Jest tutaj budziszek. Jest ta bergenia chyba, ja się nie mylę. Tak, dzieciaku? I tu gdzieś sadziłam konwalię. No ale ich to nie będzie widać teraz. Widać za to przytulię. Też pięknie. Jaki cudny las. Bardzo wam dziękuję za komentarze pod ostatnim filmem. Trochę odważniej już postępuję dzięki temu z Mauserem. Mrozów do minus 5 się nie boję. Szczególnie, że tych komentarzy było sporo, więc jakby co to
mam do kogo zgłosić się z pretensjami. Przywiozłem wodę, właśnie ją przepompowuję. W części tam pod prysznic, a w części zostawię tu, żeby mieć do karszera, do myjki ciśnieniowej, przepraszam, karszera. Ok, tam się pompuje woda, to trochę zajmie, a ja w tym czasie pobawię się z pieskiem i z kotkiem. Nie, one bawią się same, czyli ja pozbędę się stąd tego piasku. Z tym piaskiem to jest w ogóle śmieszna historia. A, tylko ta pompa w tle to pewnie nie ułatwia. Chwilowa przerwa w pompowaniu. A ja tu sobie powoli robię porządek i usuwam ten piasek. No właśnie, o tym piasku. A wiecie, po prostu w ciemno poprosiłem o dostawę żółtego piasku z myślą, że go wsypię tam, jak pamiętacie, w basenie jest taki brodzik, taka część z brodzikiem, i pomyślałem, że tam wsypię żółty piasek. I myślałem, że dostanę taki piasek jak wiślany, a dostałem coś takiego, co jest takim jakby mułkiem. Mułem, no. To zamienia wodę, zażółca bardzo mocno i nie daje się też ten wypłukać, więc ten piasek do niczego mi nie jest potrzebny. No i muszę coś z nim zrobić. Tak pomyślałem, że po prostu jak tu ogarnę i z grubsza wygrabiam też trochę tego żwiru jeszcze z tej ziemi, to po prostu ten piasek żółty tu rozsypię. A w to posiejemy łąkę i ona powinna sobie już poradzić, a ja się pozbędę tego małego problemu. No to co? Sprzątam tu dalej. Dzień dobry. Dobry. Czym się pan tutaj zajmuje? Nie wiem właśnie. Na pewno nie tym, co powinienem. Czym powinienem, wiesz? Jakiejś zastępczej roboty sobie szukasz, jednym słowem. Na słoneczku. Tak, na słoneczku. Opalam się. Zaraz idę się przekąpać w stawie. Dobrze, dobrze. Przy okazji wyzbierasz liście. Tak? Tak. Przywiozłam rośliny z rzeki Pilicy. Jest to mięta. I czeka tutaj w wodzie. Zanurzona w wodzie, czeka na posadzenie. Całkiem przeżyła dobrze, wydaje mi się, transport i przechowywanie. I będę ją sadzić tu gdzieś przy pomoście, żeby ładny był zapach. Powiem wam, nie jest łatwo sadzić miętę w takiej lodowatej wodzie. Muszę sobie robić przerwy. Mięta trafiła do stawu. Tu właśnie przy pomoście. Gdzieś tu przy wejściu. Ale też posadziłam ją z tamtej strony. I przez tej strony pomostu. Po prostu przysypując pędy kamykami. Nasturcję zmroził mi przymrozek, a tymczasem w kompostowniku nasturcje mają się świetnie. No ale nic,
chcę ten kompostownik opróżnić, trochę dobrej ziemi, trochę kompostu odzyskać na grządkę albo na rabatkę z kwiatami i potem dorzucę tutaj te wszystkie nasturcje. Pięknie mam tu w kompostowniku. Te nieprzekompostowane przerzucam na tą kubkę, a tu przesiewam sobie przez taką szufladkę. Ale co ty tu robisz? Uśmiecham się do ciebie. Do mnie czy do widzów? Ała. Zobacz, zobacz. No jakie mam piękne. Tylko nie mam porządnego... Ziemia jak ziemia. No mam porządnego sitka i tak... Wiesz, sobie przesiewam przez taki... Taką jakąś kratkę, którą ci zakosiłam. Jakąś poprzeczkę żeś zrobił i mam trochę ciasno, ciężko. No cóż, dostałem takie instrukcje, to tak zrobiłam. Tak. Akurat bym cię poinstruowała, żeby nie była poprzeczka. No. Mam to rozwalić? Tak, i zrób mi tam nowe dwa albo trzy. Kompost nie jest bardzo jednolity, bo przesiewałam przez grube oczka, ale na pewno jest super i będzie idealną ściółką dla tej nowej rabaty, którą założyłam z kwiatów dwuletnich. Także pierwsza taczka kompostu pójdzie tutaj. I gotowe. Ja tutaj do żywokostu i tej firletki dosadziłam malwy, naparstnice i goździki. I są tutaj też krokusy i żonglile. Czyżby w kompoście chciało rosnąć awokado? No dobra. To powiedzmy, że jako tako przywróciłem stan pierwotny. A jak wyraźnie tutaj łąka, posiałem troszeczkę łąki kwietnej. Więc mam nadzieję, że wyrośnie w tym piaseczku. I po rozsypaniu to tutaj wyszła taka warstwa ze 3 cm, więc myślę, że spokojnie sobie trawy poradzą. Zaczynam oczyszczać grządki z nasturcji. Pod liśćmi jest pełno nasion. Muszę wybrać jak najwięcej z nich, żeby nie wykiełkowały tutaj. Większość nasion nasturcji trafiło do tego wiaderka, a teraz je wysypię gdzieś, gdzie nasturcje będą zdobiły, a nie przeszkadzały warzywom. Także szarpnęłam robotą. Dwie duże grządki są oczyszczone z nasturcji. Wyzbierałam nasiona. Wyniosłam pewnie z 5 wiaderek nasion nasturcji wymieszanych z ziemią w różne miejsca w ogrodzie. A niech tam sobie próbuje się przyjąć. Opróżniłam do pusta kompostownik i rozsypałam kompost na te dwie, na tą grządkę i na połowę tej, na której rośnie częściowo poplon. Tu jeszcze nie jest rozsypany kompost, ale ona taka sama w sobie jest bardzo ładna. A to już jest resztka kompostu. A w kompostowniku rośnie kubka kolejnych materiałów na przyszły rok. Kompostem podsypałam też tę małą rabatkę, na którą przesadziłam byliny, które miałam posadzone w wiaderkach przed przyczepą. I trochę kompostu poszło też na tę rabatkę przy ławeczce. Tutaj fajnie się trzyma tytoń, ale on jest jednoroczny, więc pewnie zaraz zmarznie. Ale póki co daje ładną zieleń. Te liście żelaźniaka pewnie będą zielone całą zimę. Podobnie jak te liście firletki, lebiotki, rozchodnika i kuklika. Także na jutro zostały tylko te wąskie dwie ostatnie grządki. No i z tymi donicami też chyba czas już zrobić porządek. Tak, najwyższy czas.
pięknie pachnie ta zasuszona mięta. On tu chyba ma jeszcze jakieś nasionka, można by było pozbierać. No nie. Nie bardzo. Pewnie wypadły. O! O, są ze trzy. Kończę, już kończę. Skończyłam już właściwie na dzisiaj. Idziemy się przejść. Tu wśród tych krzaczastych wierzb rośnie klon. Musimy go z Darkiem stąd wykopać i gdzieś przesadzić, bo tu sobie chyba nie poradzi. Malutki poszedł do trzcinowiska sprawdzić, czy jeszcze jakieś sarny zaspały, czy już wszyscy sobie poszli. Także ja tu mam kamerę w pogotowiu. A Gulliver tam, pod lasem. On to zawsze ma swoje ścieżki. I co, malutki? Nie było zwierzątek? Były, tak, ale już nie ma. Pies gończy na tropie. Cienka warstwa lodu jest na stawie. Widać, jak woda inaczej odbija drzewa. Tu, gdzie nie ma lodu, a tu, gdzie jest lód. A na stawie kąpielowym nie ma lodu. Widocznie tutaj w otulinie drzew jest po prostu cieplej. Ponieważ zależy mi, żeby była woda dostępna jak najdłużej, to stwierdziłem, że po prostu obłożę, ogacę, tak jak to się kiedyś robiło, liśćmi Mausera. I dzięki temu myślę, że takie mrozy minus 5 stopni, a może i minus 10, nie powinny mu w żaden sposób zaszkodzić. Tak? Tak. Dzień drugi, porządku w warzywniku. Jak się sprawy mają? Uprzątnęłam z tych dwóch ostatnich grządek nasturcję i aksamitki i inne rośliny. Po opróżnieniu kompostownika napełniłam go po brzegi. Są tu nasturcje przyłożone taką zelżałą ściółką ze słomy, liśćmi. Jest też trochę obornika, także mam materiał na nowy kompost. I przywiozłam sobie przekompostowany obornik, żeby rozsypać na te dwie grządki, bo już tutaj mi się kompostu na nie zabrakło. I ta kubka jeszcze czeka na posprzątanie. Już mi się do kompostownika nie zmieściła. Jarmuż oczywiście zostaje na zimę. Dla dekoracji głównie, ale trochę go podjadam. No i zostawiłam też odkiewki siane jesienią, bo zauważyłam nocnego motyla wieczorem, który się pożywiał na tych kwiatkach rzodkiewek, więc niech sobie rośnie. Obornik rozrzucony. Przykryję go ściółką ze słomy. Warzywnik mam już ogarnięty. Przyszedł czas na sadzenie czosnku ozimego, cebulki ozimej. Tu jeszcze leżą te kawałki starych bali. Poproszę Darka, żeby mi zrobił takie boczki grządek jak tutaj, bo dzięki temu może będzie nasturcja wiedziała, gdzie może rosnąć, a gdzie już nie powinna. No zamęczy mi się kobieta, no zamęczy. O matko, ile ona tego tu już zrobiła. Jest wypielony.
niepotulone. O kurde, i tu no, zrobiłaś wszystko? Inhalowałam się strasznie, przeinhalowałam się chyba bluszczykiem kurde bankiem. Aż mi się w głowie kręci. Gdybym ja w takim tempie kamienie murował, to już byśmy mieszkali. Ale na to już nie mam dzisiaj siły. No ja myślę, ja też. Czosnek ozimy harnaś. Posadzę sobie w tej części grządki, tu gdzie nie mam poplonu. Zrobiłam rowki i biorę się za sadzenie. Jeszcze dwie główki mi zostały, więc może jeszcze gdzieś dosadzę. A na cebulę pomysł mam taki. Najpierw kilka rządków cebuli czerwonej, potem cebula dymka, ale siana, sadzone cebulki tak dosyć w dużych odległościach, żeby wiosną pomiędzy rzędy cebuli posiać marchew. Ale najpierw idę do przyczepy zrobić selekcję, bo niektóre cebulki już tu kiełkują, więc lepiej posadzić takie, które jeszcze nie kiełkują. A te, co kiełkują, do doniczki i do wewnątrz. Cebulki na swoich miejscach. Zasypuję je i zaraz uciekam, bo jest dzisiaj strasznie zimno. Powiem wam, że zastanawiam się, czy uda mi się jeszcze coś w tym roku pomurować. Jednak mrozy w nocy, a w nocy tak jest, do minus 5, no nie sprzyjają takim pracom. Teoretycznie mógłbym użyć takiego środka, który zapobiega zamarzaniu zaprawy, ale jest to jednak dość skomplikowane. Wymaga też ocieplania takiego fragmentu muru świeżo wymurowanego, więc obawiam się, że nie będę tego robił. No nic się nie stało, mam sporo innych rzeczy, które mogę w tym czasie wykonać. Od choćby dokończyć mszenie, czy dopóki jeszcze ta ziemia nie jest jakoś bardzo zmarznięta, to zrobić na przykład tu odwodnienie. Mogę też wejść do środka i tam zacząć już pracować nad wykopaniem do końca gliny, tak żeby osiągnąć właściwy poziom pod późniejsze warstwy posadzki. Piękny słoneczny dzień. Słoneczny, ale mroźny. Thank you.
Chciałem Wam też powiedzieć, że no trochę z uwagi na porę roku, jak również na inne obowiązki, które nam ostatnio wypadły, może się tak zdarzyć, że nie w każdy wtorek będzie nowy film. Bardzo Was za to przepraszamy i sami liczymy, że szybko wrócimy do regularnego publikowania filmów. A z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc. Jakie wrzątek? Normalnie posadziłem trawę. O co chodzi? Ech.